siedzę sobie w porcie w Ustce, dokąd zagnały mnie wiatry kowbojem bebopem, tak płynąc, żeglując wzdłuż wybrzeża Bałtyku. No i czekam na okno pogodowe, żeby popłynąć dalej. No ale co, pogoda, jak widzicie, paskudna, mrzawka, obrzydliwa. Ustka, skądinąd sympatyczne miasto, no ale w taką pogodę, taką mrzawkę nie chce się nigdzie wychodzić. Pozostaje czytać, czytać i czytać. Będąc jeszcze w Gdańsku, poczułem nagle przemożną siłę grawitacji ciągnącą mnie w przejściu podziemnym. Gdzieś w bok patrzę, Empik. No i udało mi się wyjść tylko z tą jedną książką. Chociaż kusiły. W każdym razie Rafała Dębskiego kojarzę jeszcze z czasopism sprzed kilku lat, gdzie pisywał bardzo fajne opowiadania fantazy z czasów na przykład Wypraw Krzyżowych. No i postanowiłem kupić tą powieść Ramię Perseusza. Niestety nic mi nie powiedziało tutaj, nie powiedział ten podtytuł Z głębokości. A powinienem był się zorientować, że to jakaś saga będzie. No jak wiecie, sag nie lubię, no ale kupiłem, trzeba było przeczytać. Co by powiedzieć o tej książce? Hard SF, ziemska ekspedycja, gdzieś tam bada jakąś planetę i spotyka obcych. Obcy są dość obcy, jak to sama nazwa wskazuje. I interesujące w tej książce jest to, że połowa praktycznie książki, no może 1/3, jest pisana z punktu widzenia obcych, więc poznajemy troszeczkę ich psychologię. Nie da się napisać czegoś naprawdę obcego, bo nie jesteśmy tego w stanie zrobić po prostu naszym pojmowaniem, prawda? To coś jak z cywilizacją wspomnianą przez braci Strugackich, która istniała na Tagorze, gdzie tylko wiemy, że istniała, bo jest absolutnie obca i dla nas niezrozumiała. Chociaż później tam nawet ambasady jakieś były, więc może w końcu udało się z nimi porozumieć. No tutaj mamy, jak już powiedziałem, dość interesujący punkt widzenia. Chyba najprostszym nawet takim do pojęcia jest to, że u obcych oni wychowywali się, znaczy wyrastali, i podstawą ich metabolizmu jest tajemnicze sangis, które ich regeneruje i w ogóle wpływa na to, jak mogą funkcjonować. To sangis leży właśnie w jakichś głębinach, dlatego tu pewnie podtytuł Z głębokości. I dlatego ci kasty, które są niżej, to są te kasty lepsze. Natomiast im ktoś wyżej, zawiewa mrzawką. Im ktoś wyżej, tym jest kastą gorszą. Jest to powieść o pierwszym kontakcie, przynajmniej pierwsza część tej powieści. I wskutek tego nie ma tu jakichś zwrotów akcji, może poza jednym. Akcja się tak toczy, tak nienachalnie, nienerwowo. Oni sobie tam rozmawiają między sobą, później łapią kontakt z tą obcą cywilizacją, więc rozmawiają o tej cywilizacji. Można by się trochę doczepiać, że może tak to będzie wyglądać, ale jesteśmy tylko ludźmi i wiadomo, że popełniamy różne głupoty. Nie ma tak, że zachowujemy się zawsze racjonalnie. Mam trzy zastrzeżenia do tej książki, takie zgrzyty logiczne. Pierwszy to jest, że w tym morzu bytowały sobie organizmy, roślinne zresztą, które miały takie macki grubości solidnej belki i te organizmy żywiły się jakimiś tam drobnymi innymi organizmami.
No, ta macka grubości solidnej belki, łapiąca drobne organizmy grubości solidnej belki. Dla mnie to się kojarzy z belką stropową na przykład. Udo, no przynajmniej ramię. To taka beleczka raczej. I no, to jest taki zgrzyt, kurczę blade, logiczny, jak może coś takiego polować na małe organizmy. Drugi zgrzyt, no to, że roślinne drapieżniki. No wiadomo, rośliny to organizmy samożywne i tak trochę to nie bardzo bangla. Ja wiem, że na ziemi mamy rosiczkę na przykład, która rosnąc w środowisku ubogim w azot, poluje na organizmy, jak mrówki, czy co tam jej wpadnie w te paszczęki, prawda, liście drapieżne, i one sobie uzupełniają azot tym, co złapią. No ale to nie powinno być tak, że człowiek, że czytelnik uzasadnia różne rzeczy, które są w książce, tylko powinien to zrobić autor, bo jeśli będziemy się skupiać na tym, że czytelnik uzasadnia to, co jest w książce, no to te zgrzyty jakieś tam logiczno-naukowe, no to w tym momencie możemy każdą, nawet najgłupszą książkę wyciągnąć do poziomu proroctwa. Trzecia rzecz, która mi się tam nie spodobała, to instrument badawczy, czyli polegający na tym, że odpalamy w pobliżu celu bombę EMP, elektromagnetyczną, czyli tego electromagnetic pulse, czyli impuls elektromagnetyczny, który sieje na wszystkich częstotliwościach i w ten sposób dzięki temu prześwietla coś, co tam się dzieje. No tu nie chodzi nawet o samą logikę odpalenia czegoś takiego w pobliżu statku obcych, co może zostać poczytane jako agresja, może w przypadku zupełnie innej fizjologii czy techniki opartej na czymś innym zniszczyć wręcz obcych, bo bywa, że ludzie w głupocie swojej robią właśnie różne rzeczy, ale ważniejsze jest to, że taki impuls resetuje wszystko. Tam jest powiedziane o komputerach, systemach namierzania, które muszą się zresetować nawet 2 albo 3 razy. Jest tam wprawdzie powiedziane, że rejestratory pracowały jak szalone, ale nie bardzo wierzę w to, że wojskowe systemy namierzania oślepną, a jakieś cywilne instrumenty badawcze sobie będą działać. Zresztą, no, skoro sprzęt elektroniczny wysiada, no to gdzie te rejestratory prześlą to wszystko, prawda? Trudno, żeby mieć sprzęt poświęcony tylko temu jednemu instrumentowi badawczemu, który używa się prawdopodobnie bardzo rzadko. No ale to 3 takie zgrzyty, chociaż solidne na taką książkę, razem 310 stron, więc chyba nie tak dużo. No, jakby ktoś się uwziął, tam pewnie znajdzie więcej, ale nie będziemy się sprzeczać o to, jaka technika tam funkcjonuje w przyszłości, bo tego nie wiemy. Czytało się to całkiem miło, tylko że jak mówię, bez większych takich zaskoczeń, może z wyjątkiem jednego powitania. Przypominało mi to moją zagadkę, którą wymyśliłem właśnie na potrzeby problemów kontaktu między obcymi kulturami, cywilizacjami, kiedy to człowiek, pies i kot grali w karty. Pies dostał dobre karty, grali w pokera powiedzmy, pies dostał dobre karty, a kilka sekund, czy tam kilkanaście sekund później i pies i kot zgodnie przegryzły człowiekowi gardło. Prawda? Rzuciły się na niego i przegryzły mu gardło. Więc jak ktoś zna odpowiedź, niech napisze. W każdym razie no, pokazanych jest trochę problemów z kontaktem. Co będzie dalej, nie wiemy. No, wojsko, jak tutaj napisali na końcu, że być może dojdzie do jakiejś wojny czy starcia. Książka warta była chyba wydanych na nią pieniędzy i w sumie polecam, bo Rafał Dębski złym pisarzem nie jest i tutaj
mimo że najlepszym pisarzom zdarza się popełniać babole, nawet Filipowi Dickowi, to, o Jezu, wiatr się zmienia i kapie, to ta książka do baboli nie należy. Można ją sobie przeczytać i w sumie zastanawiam się, czy nie kupię jednak, mimo że nie lubię wielotomowych cykli, to może kupię jednak dalsze tomy i je przeczytam. I to by było na tyle.